Park, pałac, Jarocin Sport. Te miejsca już wkrótce zmienią się nie do poznania. Zabiorę dzisiaj Państwa razem z burmistrzem Jarocina w niesamowitą podróż. Niesamowitą podróż do przyszłości. Już wkrótce wiele miejsc w Jarocinie zostanie odmienionych. Cały rynek zostanie zrewitalizowany. Tak jak ta kamienica, która stoi za mną, która będzie przebudowana i będzie nowoczesną biblioteką multimedialną. Ten obiekt już został zrewitalizowany. Nowoczesny kompleks sportowy składający się z boisk, basenów, siłowni, hali cieszy się dużą popularnością wśród sportowców z całego kraju. Na obozy sportowe przyjeżdżają tutaj drużyny z ekstraklasy, a hotel przez większą część sezonu ma 100% obłożenia. Mieszkańcy są dla nas najważniejsi. Również to, w jaki sposób spędzają czas wolny. Dlatego postanowiliśmy zainwestować w kolejną rozbudowę obiektów Jarocin Sport. Rozbudujemy baseny pływackie, te, które są na zewnątrz. Wybudujemy lodowisko, wybudujemy kręgielnię sześciotorową. W okolicach miejsca, którego stoimy, do niedawna zlokalizowany był amfiteatr. Niestety obiekt był zniszczony, a jego modernizacja pochłonęłaby mnóstwo pieniędzy. Natomiast efekt nie byłby zauważalny. Postanowiliśmy odmienić to miejsce na miarę XXI wieku. Stworzyć niezwykłą przestrzeń, przyjazną dla gości, mieszkańców, którzy będą przybywać tutaj na koncerty i obiecuję, że to miejsce pokochacie. Idziemy właśnie do pałacu. Już wkrótce rozpocznie się tutaj remont elewacji i ich oświetlenia. To właśnie tutaj tworzone jest multimedialne Muzeum Ziemi Jarocińskiej. Chodźcie z nami. W tym miejscu, w Pałacu Radolińskich, połączymy ducha przeszłości z duchem przyszłości. Tutaj stworzymy nowoczesne muzeum multimedialne. Nasz park pięknieje, mieszkańcy to zauważają. Już wkrótce na tej przepięknej polanie odbywać się będą wyjątkowe w skali kraju koncerty. A za kilkanaście miesięcy po pięknym spacerze parkiem odpocząć będziemy mogli w pewnym niezwykłym miejscu. W tym miejscu stworzona zostanie restauracja oraz kawiarnia. W domu ogrodnika powstanie natomiast niewielki hotel. Takie zagospodarowanie terenu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców. Powstaną miejsca, w których będzie można się na dłużej zatrzymać, wypić kawę czy zjeść smaczny obiad. To nie jedyny nowy lokal, jaki powstanie w naszym mieście. Przenieśmy się teraz do miejsca, gdzie powstanie urocza kawiarnia. Jesteśmy na podwórzu, gdzie w 1909 roku zbudował ten dom cały dziadek mojego męża. Odnowiliśmy od ulicy Wrocławskiej, odrestaurowaliśmy ścianę, no ale na tym się skończyło. Długo się zastanawialiśmy, czy jeszcze, że trzeba coś zrobić dalej. Pomyśleliśmy wtedy o tak zwanej studni podwórza, która jest niestety trochę zdegradowana, ale przede wszystkim potencjał widzieliśmy w ogrodzie. Po rozmowach z mieszkańcami, sąsiadami i oczywiście z architektami postanowiliśmy, że coś tu zrobimy. Chcemy, żeby powstał pasaż kulturalno-handlowy i liczymy na to, że zainteresuje to mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że w środku miasta wchodzisz sobie przez zwykłą bramę, a tu dalej jest zupełnie inny świat. Fajnie by było przyjść ze znajomymi, odpocząć, w środku miasta wejść do zielonego ogrodu i chociażby wypić kawę i zjeść loda. Niezwykły projekt, który rozsławi nas na całą Polskę. Niezwykli ludzie, pasjonaci, którzy postanowili spełnić swoje marzenia. Sam pomysł rodził się wieloetapowo. Na samym początku nie wiedzieliśmy, że końcowym produktem będą drezyny i stwierdziliśmy, że zbudujemy pojazd od podstaw według naszego projektu. Zbudowaliśmy go na kołach rowerowych, który pojazd może poruszać się również po drodze gruntowej, po asfalcie. Projekt budowaliśmy, samą drezynę budowaliśmy 4 miesiące. Projekt się udał, jak widać. Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. A co musimy zrobić, żeby się tym pięknym pojazdem przejechać? Bardzo prosta rzecz, wystarczy wpisać w
na Facebooku Stowarzyszenie Szerokim Torem, napisać do nas. Jeśli ktoś chce jechać w piękną pogodę, musi tylko wybrać słoneczny dzień. Jeśli komuś pogoda nie przeszkadza, jak jesteśmy dostępni zawsze. Pokazaliśmy kilka obiektów, które już wkrótce zmienią się nie do poznania, nabiorą nowego znaczenia. Ich właściciele sprawią, że miejsca te ożyją, a ludzie będą tutaj chętnie przychodzić. Obiecaliśmy mieszkańcom rozwój, aby dobrze zrewitalizować Śródmieście, aby odmienić Jarocin piękny, aby był jeszcze piękniejszy, potrzebna jest nam współpraca z Wami, z mieszkańcami Jarocina. Bez Was prawidłowo rewitalizacji miasta nie przeprowadzimy. Rewitalizacja w Jarocinie może udać się tylko wówczas, gdy będziemy działać wspólnie. Mieszkańcy, właściciele obiektów, przedsiębiorcy, urzędnicy i władze. Pamiętajcie, rewitalizacja to nie tylko pojedyncze remonty. Rewitalizacja to ożywienie miejsc, które umierają. Mamy nadzieję, że już wkrótce nie będzie ich w naszym mieście. Rewitalizacja to zmieni. Jarocin może być wielki i będzie wielki.